Siemano kolano, witam was w naszej nowej grze w Roblox. Znacie Skibidi Toilet? Od dziś możecie razem ze Skibidi Toiletami biegać. Patrzcie, stworzyliśmy peciki Skibidi Toilet z mega popularnymi twarzami. Na przykład jest tutaj Spider-Man, jest tutaj z dorsów, jest tutaj Doge i dużo po prostu popularnych postaci, jest nawet Ban-Ban. I te wszystkie postacie są właśnie w naszej nowej grze, która nazywa się Skibidi Toilet Race Clicker. Działa to podobnie jak ProTube Race Clicker, więc jeżeli podobała wam się ta gra, to ta gra na pewno wam się również spodoba. Proszę bardzo, klikamy i w ten sposób dostajemy szybkość. Dzięki szybkości będziemy mogli sprawniej biegać i szybciej zdobywać Skibidi Toilety, które wykorzystamy do otwierania jajet. Tak, jest to po prostu ProTube Race Clicker, ale wersja Skibidi Toilet. Więc polecam serdecznie, ponieważ no jeżeli nie macie dużego levela w Skibidi, w ProTube Race Clickerze, to tutaj macie szansę właśnie taki większy level nabić. O, patrz, zaczynamy, biegniemy! Let's go! Ale szybko, iść! I odbieram swoją pierwszą wygraną. Patrzcie, i od razu drugą. Let's go! Rozwinęliśmy troszeczkę gierkę. Jest łatwiej się rozwinąć niż w ProTube Race Clickerze, ponieważ jak widzicie, macie znacznie więcej opcji do zarabiania tych toiletów. Patrzcie, już mam 20 i w sumie w tym momencie mogę już, czekajcie, zrobię reset charakter i tepnę się na sam początek. O, proszę bardzo, otwieramy naszego pierwszego Skibidi Toileta. Niech będzie, iść. Wow, mamy greena, tego zielonego ziomeczka. Czekajcie, weźmy sobie go, equipnijmy. Plus 25, to jest jumbo, sorry, zapomniałem, że to jest jumbo. Elo, equip, mamy plus 2. O nie, co ja zrobiłem? Przez przypadek go usunąłem. Ja nie mogę, co ja zrobiłem? Dobra, ale na szczęście jest coś takiego jak Voyant Team, czyli kodzik, który możecie wykorzystać sobie w gierce. I dostałem 200 wygranych i dostałem rzadkiego ziomeczka. Let's go. Okej, okay, otwieramy kolejne. O, znowu Skibidi Feature Killer. Nice, jeszcze raz. No dobra, tym razem nie dostałem tego zioma, ale sprawdźmy, co tutaj będzie dalej. Dobra, wyposażymy sobie te nasze ziomeczki. Equip. Equip, ej, ale one mają mniej od tamtego naszego poprzedniego zioma. Ten poprzedni ziom była tylko 5% szans na niego, a ja go trafiłem, nie wierzę. Dobra, jeszcze raz otworzymy, iść. Ale lipa, widzowie, że od razu straciłem. Ej, ale patrzcie, jak fajnie wyglądają te Skibidi Toilety. To są Skibidi Toilety z popularnymi postaciami. Dobra, no i teraz to mamy prędkość 245, więc lecimy. Patrz, jak się rozpędzamy, iść. No i od razu wyprzedziliśmy jakiegoś ziomeczka. Pozdro, biegniemy, biegniemy, biegniemy. O nie, teraz on nas wyprzedził. Tak nie może być. Dobra, ale damy radę, spokojnie. Zarobimy sobie nasze Skibidi Toilety i pobiegniemy dalej. Sprawdźmy, jak daleko pobiegniemy tym razem. Ale fajnie wyglądają te Skibidi Toilety. Mamy trzy takie same, ale szkoda, że usunąłem tamtego. Ja nie mogę, co za lamus ze mnie. Byłem tak silny z nim. To był najlepszy pecik z tego jajca. Dobra, jesteśmy na kolejnym poziomie. Poziomie, na którym dostajemy po 4 wygrane. A raczej te Skibidi Toilety. I teraz pojawi się coś ciekawego. W sensie, o, powinien pojawić się na dole Skibidi Toilet, który będzie biegał i nas wszystkich rozwalał. O, widzicie, biegnie, nie, rozwali nas. Aj, no i rozwalił. I słychać Skibidi do odgłos. Niestety Skibidi Toilet nas rozwalił. I teraz jak widzicie na dole ekranu, biegnie dalej. I z tego co widzimy, ktoś do niego dobiega. Ej, jeżeli ktoś do niego dobiegnie, to zostanie rozwalony. Aj, no i został rozwalony ktoś. Współczuję. Dobra, ale spokojnie, biegniemy sobie. No i znowu zostajemy mniejszą ilość wygranych. Ale właśnie tak, Skibidi Toilet to jest straszna postać, która tutaj nas goni w tym Race Clickerze. Więc to jest dodatkowa opcja. O, no i teraz dostajemy 3 kliknięcia już, nie tylko 2, tylko 3, więc będziemy jeszcze szybsi. Dlatego nabijmy sobie większą prędkość. O, już mamy 300, dobrze, lecimy dalej. Zarobiłem 300 Skibidi Toiletów, więc teraz stać mnie na droższe jajco za 300. Okej, dostałem rzadkiego ziomeczka. I co my tutaj mamy w takim razie? Ile on daje? Plus 75. Dobra, to jest totalny kozak. Czekaj, czy ja mogę je skraftować? Tak, mogę. I teraz mam złotego ziomeczka, który daje 24. Sprawdźmy, jak on wygląda. O, tak się świeci ładnie, let's go. I tutaj mamy Ban-Bana takiego wesołego. Dobra, czekajmy, aż będzie można klikać. Okej, zaczynamy i patrz na to. Jakie klikanie. Mamy 300, 400, 500. Lecimy po więcej. 700 już, dobijamy 600 prędkości. Oj, mamy w sensie 1000, ojejku, nie 600, 1000 prędkości, mamy już prawie 2000, ale prędkość. I jaką mam miejsce tutaj w topce? Ej, no całkiem nieźle, słuchajcie. Chociaż dużo osób jest szybszych ode mnie, zaraz to zmienimy, słuchajcie, zaraz to zmienimy, patrzcie na to. Let's go, biegnij, biegnij, biegnij.
Okej, rozpędza się na spokojnie. On potrzebuje troszeczkę czasu, ale to już jest znacznie większa prędkość niż to, co było wcześniej. Widzowie, będziemy dodawać nowe światy w tej grze, także będą często update'y, żeby właśnie często były nowe światy i żebyście często mogli odwiedzać tą grę, co nie? Więc polecam serdecznie, a my patrz na to, jak szybko już biegniemy. Let's go, to jest maksymalna prędkość i zobacz, jak biegnę, jestem pierwszy. Mam pierwsze miejsce i pierwszy dobiegnę do mety. Mam nadzieję, że teraz uda nam się już całą trasę przebiec. Mam tutaj też gifty do odebrania, więc odbierzmy sobie. O, 40 wygranych, 80 wygranych i jeszcze ile? 120 wygranych. Pięknie, już mamy 370. Ej, spójrzcie widzowie, jak tutaj się szybko można rozwinąć, a jeszcze nie kupiłem nic z żadnych robuxów, więc widzowie, naprawdę fajnie tutaj można się szybko rozwijać, właśnie po prostu grając. Lecimy w takim razie. 400 wygranych i teraz już dostajemy plus 15, więc naprawdę sporo. I mamy plus 15, zaraz będziemy na kolejnym poziomie i na kolejnym poziomie ile będziemy dostawać? Zielony, jasnozielony poziom, 25. Yo, dobra, dobijmy 1000 w takim razie. Jestem ciekaw, czy zaraz nie pojawi się Skibidi Toilet, który nas będzie gonił. Dobra, teraz dostaję plus 60. Nie no, niesamowita ilość Skibidi Toiletów, ale będzie mocno. Zaraz będziemy mogli sobie kupić kolejne te peciki lepsze. On jest też rzadki. Słuchajcie, dostajemy same rzadkie pety. A spójrzcie, nie mam kupione tutaj jeszcze nic. Patrzcie, nie mam laka kupionego. Mogę cały czas go kupić. Również tutaj razy dwa laka też nie mam kupionego. Więc wszystko zostało zdobyte free to play. I z tego co widzę, Skibidi Toilet został wypuszczony i biegnie. Próbuje nas złapać, ale my się nie damy. Mam nadzieję, że przebiegniemy to. Nie, on nas dogania, czekaj, zaraz tutaj powinien się pojawić. Chyba się pojawi, czekaj, rozwali nas. Czy on nas goni? O! O, no i rozwalił nas. Tak szybko biegł, że nawet nie zauważyłem, jak mnie rozwalił. Dobra, lecimy dalej. A, już koniec zresztą naszego wyścigu. I teraz spójrzcie na to. Mamy 1000 wygranych, ale potrzebujemy 3000, żeby otworzyć nowe jajco. Więc czekajcie, póki co otworzymy sobie jeszcze tutaj to za 300 i zobaczymy, co dostaniemy. Może... Okej, okay, dostałem tym samym z tego, jak on ma, Simpsona. On się z The Simpson, no właśnie. Equip Best klikamy. Ile mamy teraz mocy? 166 gwarantowane. I jeszcze dostałem jednego rzadkiego, więc też mega kozacko. Ty, zapomniałem klikać. Dobra, klikamy. Patrz na to. Klikamy! Ale prędkość klikania. Let's go! Let's go! Mamy znowu nabite 1000 prędkości, ale potrzebujemy więcej. Tutaj są również peciki za Robuxy. Jest tutaj taki jeden Spider-Manowy pecik z Skibidi Toilet, który oczywiście też zostanie przez nas kupiony. Oraz jest tutaj kapibara do kupienia. Dominus jeden też, więc naprawdę bardzo fajne peciki. Lecimy dalej, mamy... Teraz patrzcie. O, co się stało? O, dobra, mogę się... A czemu straciłem moją bluzę? Gdzie jest moja bluza? O co chodzi? Mam zbugowaną bluzę, widzowie. Już od jakiegoś czasu w innych grach też ona jakoś mi się nie pojawia. Coś się zepsuło, słuchajcie. Nie wiem, jak to jak możliwe, ale wiem jedno. No, Voyant Team, takim prawdziwym sklepie voyantshop.pl, taka koszuleczka wam nie zniknie. Także zapraszam, pierwsza linia w opisie jest naprawdę mega ładna ta koszulka. Ja mam na sobie teraz turkusowe kolory, są również inne kolory. Jest zielona, niebieska, czarna, więc naprawdę jest od koloru do wyboru. Każda paczka jest pakowana tak mega ładnie i zawiera darmowe naklejki, które możecie przykleić gdzie tylko chcecie. Oraz jedno darmowe zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Voyant. Let's go, Voyant Team! Tak, każde zdjęcie podpisuję, także możecie mieć już właśnie mój autograf z Voyant Shop. Wbijajcie, pierwsza linia w opisie. My już dostajemy, patrzcie, plus 18, plus 30. Biegniemy naprawdę szybko, mamy 2700 prędkości. I spójrzcie, mam już trzecie miejsce, jeśli chodzi o ilość Skibidi Toiletów. Chciałem powiedzieć ilość subskrypcji, ale to nie jest ilość subskrypcji. To jest ilość Skibidi Toiletów. Wszyscy są na arenie 1, ponieważ póki co jest tylko jedna arena odblokowana. Ale już niedługo będzie update, na którym będzie nowy świat. Przebiegliśmy całe! A nie, nie przebiegliśmy, sorry. Po prostu Skibidi Toilet mnie chyba rozwalił. No i nie! Ale w końcu uda mi się przebiec całe. Zobaczycie, mamy 2000 Skibidi Toiletów! Let's go! Ostatnia sekunda naszego wyścigu. No i co? Prawie mogę kupić tą lepszą toaletę, ale jeszcze tego nie zrobię. Poczekajcie, ja chcę zdobyć Bena. Ben? Mam nadzieję, że go zdobędziemy! Nie, ale przynajmniej rzadki pecik, więc bardzo dobrze. Otwórzmy sobie kolejnego. Oś! No, tym razem niestety to nie był rzadki, to był taki zwykły. Okej, jeszcze raz, jeszcze raz. O, znowu rzadki, let's go. I sprawdźmy, czy uda mi się jeszcze raz dobić. Ej, ja muszę klikać, czekajcie. Klikamy, 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 żeby nabić prędkość. O, dobra, klikamy, let's go. Plus 3 dostajemy teraz, o to właśnie chodzi.
chodzi. Oj, mamy w ogóle tutaj free spina do odblokowania, więc patrzcie, zakręcimy sobie i co dostaniemy na free spinie? Może coś fajnego? Plus 300 toiletów! Ale kozacko, mogłem już na samym wstępie tym kręcić. Tutaj mamy drugiego free spina, on jest dla osób, które dołączyły do grupy i polubiły grę, więc proszę bardzo, czy tutaj wypadnie coś fajnego? Tutaj może premium pecik wypaść. Ej! Aj, myślałem, że premium pecik będzie. Dobra, dostałem plus 500 toiletów, więc mamy łącznie 2000. Teraz już naprawdę musimy zdobyć najlepsze peciki. Biegniemy w takim razie, czekaj, craft, zrobimy tego ziomeczka. Okej, okay, daje plus 120. Mamy 2800 prędkość maksymalną. Okej, okay, spójrzcie, ścigam się ze Skibidi Toiletem i mam nadzieję, że dobiegnę do samego końca. Jest naprawdę bardzo blisko, żeby dobiec do samego końca. Skibidi Toilet, nie dogonisz mnie. Nie ma nawet takiej opcji. Słuchajcie, już prawie to mamy, prawie to mamy. On nas goni, ratunku. Zaraz będzie koniec, uwaga, 3, 2, 1. Mamy to. Ale kozacko. No i teraz przechodzimy to na luzie. Mamy też 3000 Skibidi Toiletów, więc możemy kupić to lepsze jajco. O, i zwróciła mi moja bluza. Nie wiem jakim cudem, ale wróciła. Okej, okay, patrzcie. Mamy nowe jajco za 3000 Skibidi Toiletów i dostałem Reda, więc spoko, zawsze będzie coś nowego, uwaga. Plus 200 on daje. Ej, to jednak nie jest tak dużo jak myślałem, tak szczerze. Bardziej by się jednak opłacało kupić sobie tego ziomeczka i sobie je wymaksować. Chociaż nie, tak jak teraz na to patrzę, to raczej nie. Chyba jednak lepiej po prostu było otworzyć to jajco. 3000 Skibidi Toiletów, no nic lepszego tutaj nie miałem co zrobić. Patrzcie, nie ma mnie w topce wydanych Robuxów. O co tutaj chodzi? Trzeba to zmienić. Muszę też być pierwszy ogólnie tutaj w topce. Więc chyba czas kupić jakiegoś mega drogiego peta. No czekajcie widzowie, co myślicie o tym peciku? 899 Robuxów. Potem go kupimy. Najpierw kupmy sobie tego pecika tutaj. Okej, bo mega chciałbym zdobyć tego najrzadszego do minusa. Mam nadzieję, że nam się uda. Zobaczymy. 479 Robuxów. I co dostaniemy? Special Capybary! Czyli dostałem tego, co ma 20% szans. Let's go! Ile on daje? Plus 4500 Capybara. Ej, to naprawdę bardzo fajnie, ale kozetko wygląda Capybara Skibidi Toilet. No to sprawdźmy, jak z nią będziemy biegać. Wydaje mi się, że teraz będzie giga prędkość. Dobra, lecimy! Mamy prawie prędkość maksymalną. Cały czas jeszcze się rozpędzamy, ale to już jest praktycznie koniec. Widzimy, że Skibidi Toilet tutaj do nas biegnie. Nie, Skibidi Toilet, proszę, nie zjadaj nas. Zostaw nas w spokoju, okej? Okay? I mamy to! Przeszliśmy cały tor. I teraz pytanie, czy dogonimy Skibidi Toileta? Ej, co jest? Wyprzedziliśmy go i nie, nic nam się nie stało. Patrzcie, on jest tuż za nami, Skibidi Toilet. Gdzieś tam był. Lul, a nie, my teraz dopiero do niego biegniemy. Dobra, czy dogonimy Skibidi Toileta? Nie, już widzę, że nam się nie uda. On jest za szybki, ale można próbować. Czekajcie, wróćmy sobie na sam początek. Zarobiliśmy sobie łącznie 3000 za ten bieg, więc naprawdę całkiem sporo. No i co? Myślę, że czas wbić się po prostu do topki. Myślę, że tak. Myślę, że nie ma co czekać. Kupmy sobie tego pycika za prawie 1000 robuxów. Okej, okay, 879 robuxów. Kupujemy tego zioma i sprawdźmy w ogóle, jak on będzie wyglądał. Pec. I uwaga, gdzie on 7000 daje. Yo! 7 koła! Patrz, jaki potężniak! Spójrzcie, jaki giga potężniak. Dobra, weźmy. Mam pomysł jeszcze kupić jajco, które kosztuje 100 tysięcy Skibidi Toiletów. A pakiet 100 tysięcy Skibidi Toiletów kosztuje 2200 Robuxów. Czy my chcemy to robić? Ja chcę sprawdzić, co jest w tym jajcu. Więc kupujemy to jajco. Może to nie będzie opłacalne. Wydaje mi się, że to jest bardzo nieopłacalne to, co zrobiłem. Ale chcę to zdobyć. Uwaga, kupmy to. Dobra, mamy Skibidi Jester. I ile daje Skibidi Jester? Obstawiam, że 3000. Uwaga. 1200! O nie! To było bardzo nieopłacalne. Wydałem 2200 Robuxów, żeby to kupić. Jo! To było kompletnie nieopłacalne. Dobra, jaką mamy maksymalną prędkość? 12000 obecnie. Dobra, myślę, że to już czas pokupować sobie różne game passy. Za długo czekałem. Kupujemy w takim razie razy dwa klik, ponieważ chcemy dostać się do topki. I tak jestem, patrz! Jestem czwarty w topce już, po prostu, po kupieniu tych pecików. Dobra, lećmy dalej. Co by można tutaj? Super Acceleration. To jest bardzo dobre, ponieważ dużo szybciej się rozpędzamy dzięki temu. Widzowie, tak czy siak, bez wydawania Robuxów bardzo dobrze się bawiłem i długo nam dobrze szło. No w sumie cały czas nam dobrze szło. Myślę, że na luzie byśmy się wbili teraz do topki bez wydawania Robuxów. Zresztą już mieliśmy, no z 1000 prędkości mieliśmy maksymalnej na luzie. 2000 mieliśmy, więc już byliśmy w topce bez wydania żadnych Robuxów. Okej, kupuję jeszcze jedno
jedno premium egg i teraz wyposażymy sobie je. Wow, ale giga chat. Wow, kozacko wygląda, dobra, czekaj. Ile dostaję? Plus 8 klików, co? Ale nabijamy w takim razie, patrzcie na to. Mamy 14 tysięcy, 15 tysięcy. Czy będziemy mieli miejsce w topce w takim razie? Tak, będziemy mieć drugie miejsce w topce dzięki temu. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ kupuję plus 3 pety do ekwipunku, żeby sobie ekwipnąć. Dziękuję bardzo. I żeby sobie wyposażyć. Yo, 21 tysięcy speeda. Kupmy sobie jeszcze pecika, żeby już być w tej pierwszej topce speeda. Musimy być, widzowie, to jest moja gra, no to trzeba być pierwszym, nie? To jest moja gra, let's go. Plus, o, mamy gigachada kolejnego, ale kozacko, dobra, jeszcze kolejny gigachad, please. Kolejnego gigachada daj nam, please, kamordeczko, dobra, dziękuję bardzo. I dostaniemy go, elo, dostaniemy. No i mamy jeszcze jednego gigachada, dobra, weźmy sobie teraz equip best. Yo, jak oni wyglądają, jaką mamy prędkość maksymalną, 26 tysięcy, dobra, teraz trzeba biegać po prostu, nabić dużo skibili toiletów, ponieważ to nam potem da boosta do klików. W ogóle taka ciekawostka, jak podchodzicie do tych drzwi, to patrzcie na to, iś, można sobie przez nie wyjść, wow, ktoś wyskoczył, co jest? Ktoś serio stąd wyskoczył. Dobra, zaraz nabijamy sobie kolejne klikanie i myślę, że to będzie rekord. Max speeda mamy 26 tysięcy. Teraz lecimy po totalny rekord. Dostajemy plus 10 klików, patrzcie na to. Let's go. I lecimy po rekordzik. Proszę, musimy dogonić Pazdan Michal 2. Dobra, 26 tysięcy, 27 tysięcy. Ile zostało czasu? Nie, nie zdążymy. Ale dobijemy 30 tysięcy przynajmniej. Będzie 30 koła, mamy 30 koła. Dobra, to prawie pierwsze miejsce w sumie. Toilety ma Lonely. Nasz ziomek, który jest tutaj na serwerze. Patrzcie, jest tutaj na serwerze ten ziomal, który ma pierwsze miejsce w ilościach toiletów. My mamy 18 tysięcy, więc i tak nie jest źle. Ale patrzcie, jaką prędkość teraz mamy. LOL. Dobra, wiecie co? Ten Lonely to zasługuje na mega dobrego peta, skoro tak dużo tutaj daje do gry. Dlatego daję mu tego pycika za 800 robuxów. Proszę, naprawdę, zasługujesz mordeczko, ponieważ tutaj mega, mega ładnie zaangażowanie, duże widzę, dużo gra, więc należy mu się, proszę bardzo. Lonely dostał, o, widzę, że na czacie się mega cieszy. Let's go, no i o to chodzi, widzowie, ja przez to jestem troszeczkę wolniejszy, ale cieszę się, że chociaż właśnie nasz widz może tutaj coś otrzymać, co nie? Także widzowie, grajcie w nową grę Skibi Toilet Race Clicker, ponieważ jest mega fajna, na pewno wam się spodoba. Podoba, wbijajcie, jest na dole w pierwszej linii opisu. Obczajajcie, mordeczki. Uuu, ale toiletów zdobywam, let's go! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.